Radio Kot, garażowe radio radzyń Znajdziesz nas na Facebooku i posłuchasz na platformie YouTube. Zapraszam, Paweł Kot. Dzień dobry Państwu. Witam w cotygodniowym przeglądzie prasy lokalnej w Radiokot. Jak zwykle zaczynamy od razyńskiej wspólnoty, która atakuje nas e, mrożącym krew w żyłach tytułem Wirusowa Panika, a na tle naszego radzyńskiego szpitala nowa objawiona sylwetka nowego pana dyrektora Roberta Lisa. Podtytuł grzmi, że wykupują mąkę, cukier, makarony, z aptek znikają leki. Chybaż tak strasznie nie jest, ale niewątpliwie coś się dzieje. Natomiast yy, o tym państwo przeczytacie na stronie czwartej, ale stronę wcześniej, na stronie trzeciej, jest bardzo obszerny wywiad z nowym panem dyrektorem Robertem Lisem. Chciałem wrócić na front. Rozmowa z nowym dyrektorem szpitala. Myślę, panie Robercie Lisie, że nie mógł pan wybrać lepszego momentu. Bo to zbliża się koronawirus, a więc sytuacja będzie iście frontowa. Jak pan wspomina, w rzeczonym artykule na stronie czwartej otrzymaliśmy specjalny namiot, który zostanie rozstawiony przy szpitalu. W nim będziemy starali się pacjentów buforować. Pan Robert użył bardzo łagodnego. Terminu buforować, co nie kojarzy się tak źle jak termin segregować, bo to raczej nie kojarzy nam się wszystkim najlepiej niestety tylko i wyłącznie z odpadami i śmieciami. Także pan Robert wrócił na front, został dyrektorem razyńskiego szpitala. Obiecuje walkę z koronawirusem i poprawę sytuacji finansowej szpitala. O tym w obszernym wywiadzie, który przeprowadziła pani Monika Mackiewicz, przeczytacie państwo na stronie trzeciej, a na stronie czwartej sytuacja faktycznie poważna dotycząca koronawirusa. I cóż my to mamy na tej stronie czwartej? Ano zaczęło się od szpitala w Parczewie, gdzie trafił pacjent z podejrzeniem koronawirusa. No i chwile grozy w parczewskim szpitalu. Mamy Panteon Gwiazd, pan Artur Jusz, Jaszczuk, wicestarosta parczewski, pani Ewa Kuśmierz, dyrektorka parczewskiego sanepidu, pan Janusz Hordejuk, dyrektor Parczewskiego Szpitala, pan Robert List, dyrektor Radzyńskiego Szpitala i pani Patrycja Grabowska, apteka Wita przy ulicy Rynek w Radzyniu. Każda z tych osób ma tutaj coś ważnego do przekazania. Oprócz ich wypowiedzi, ich stanowisk lub braku stanowisk, bo na przykład pani Ewa Kuśmierz, dyrektorka Parczewskiego Sanepidu, Dyrektorka się nie wypowie na temat koronawirusa. Dla mieszkańców powiatu się nie wypowiem. Wszelkie pytania proszę kierować do rzecznika prasowego wojewody, wojewody lubelskiego. Troszeczkę nabierają wody w usta, ale dostali taki prikaz. Natomiast to nie jest tak, szanowni państwo, że Sanepit nie robi nic. Otóż Sanepit robi całkiem sporo i zaczął reagować znacznie wcześniej niż zaczęli reagować, czyli wprowadzać procedury nasi przyjaciele włoscy. Bardzo mocno, gorąco zachęcam do przeczytania tego artykułu, to jest strona 4.5, wirusowa panika. Jest tu mnóstwo ważnych informacji o tym, co mniej więcej może nas czekać i jak się do tego przygotowywać i z tym um, wirusem oswajać. Um, pan na przykład Robert Lis doradza nam najpierw telekonsultację medyczną, a nie wizytę w szpitalu. Co jest... Zdaniem wielu lekarzy, a nie moim osobiście, bardzo mądrym posunięciem ze względu na to, żeby ewentualnych, ewentualnej choroby nie przenosić na, na łono szpitala. Najpierw skonsultować się telefonicznie, żebyśmy nie panikowali, nie, przesadz, nie przesadzali nadmiernie z naszymi reakcjami. Eee, mo, artykuł popełnili Monika Mackiewicz i Jacek Dejneka. Dwoje super dziennikarzy, więc sprawa naprawdę ma... Jest poważnie traktowana. Na marginesie strony 5: 6% mieszkańców radzenia korzysta z pomocy społecznej. Warto taką informację przeczytać. Dobrze, to są najważniejsze rzeczy, które są najbardziej palącymi i z którymi się na pewno należy zapoznać. Natomiast na stronie pierwszej, tytułowej, wraca na łamy prasy lokalnej. Osobisty ulubieniec wspólnoty razyńskiej, czyli pan Radosław Sałata, Wójt gminy Borki. Tym razem tytuł go troszeczkę oskarża. Wójt nakłaniał sprzątaczki, żeby zwolniły się z pracy. W pierwszym momencie trochę się przeraziłem, bo myślałem, że chodzi o jakieś niecne zachowania względem tych pań ze strony pana Radosława Sałaty. Ale okazała się sprawa dużo łagodniejsza, spokojniejsza przynajmniej dla pana Sawaty. Otóż chodziło tylko o to, żeby pan wójt chciał troszeczkę posprzątać, no i te porządki mu nie wyszły. Chciał zoptymalizować jak rozumiem z tego artykułu koszty, ale bardzo przytomnie zareagowały panie sprzątaczki i niestety nie pozwoliły na takie przedmiotowe traktowanie. Szczegóły na stronie ósmej. Tydzień temu wspominałem o tym, że w ubiegły piątek, czyli 6 marca, zorganizowana została w radzeniu konferencja pod hasłem Rozwój kolei w województwie lubelskim. Jak zauważył wicewojewoda Robert Gmitruczuk, to pierwsza konferencja od 100 lat, bo prawie 110 lat temu została wybudowana dwutorowa kolej. No cóż, panowie się spotkali, porozmawiali, e, wystosowali jakąś petycję do pana premiera i szanownego pana ministra. E, co z tego wyniknie, jeden Bóg raczy wiedzieć. Niemniej jednak, coś się ukonstytuowało. Tak to tak to odbieram. Szczegóły na stronie 9. Na stronie R2 jest mały skandal: szczekanie i wycie. Psy policyjne nie dają spać sąsiadom. Gdzie i dlaczego i komu i co i jak? Na stronie R2 radzińskiej wspólnoty. Poruszająca historia Filipa Bulandy 22 miesiące zjawidza. Nasz synek walczy z guzem mózgu na pewno się nie poddamy. Myślę, że ludzie dobrej woli i dobrych serc powinni ten artykuł przeczytać i w miarę możliwości pomóc. Strona R4 radzińskiej wspólnoty. Na stronie 15. Już tradycyjnie, zgodnie z naszą nową świecką tradycją, pan Zbigniew Smółko popełnił kolejny rys historyczny. Tym razem Natalia Kicka, pilna obserwatorka rzeczywistości i badaczka przeszłości, część trzecia gospodyni na Słuchowoli, przyjaciółka Włościan. Na pewno będzie to artykuł pasjonujący, przyznam, że jeszcze się z nim nie zapoznałem. Eee, strona 15. razyńskiej wspólnoty. Emocji mnóstwo, ale punkt tylko jeden. Coś na temat meczu Stal Kraśnik Orlęta z Pomlek Razin Podlaski na stronie 19. Prawie ćwierć miliona złotych, jak to brzmi, prawda? Dopłat z Unii Europejskiej dla jednego rolnika. Gdzie, kto? Hmm. Pasjonująca lista, strona 21. Jacek Dejneka. No, i żeby nie było, że tylko rolnicy dostają pieniądze, to na stronie 23 wspólnoty mamy listę płac nauczycieli z gminy Kąkolewnica. Tym razem żadnych podtytułów, które by su sugerowały, że dostają dużo albo mało, albo, albo w ogóle jakoś tam. I tą listę sporządził pan Jacek Dejneka. Strona 23. Szkoła podstawowa w Krasewie dostanie imię żołnierzy wyklętych. Gmina Borki. Ktoś na ten temat coś napisał, i była to pani Monika Mackiewicz, kryjąca się pod inicjałami MM. No i ostatnia strona radzińskiej wspólnoty hmm, ma porusza dwa tematy. Pierwszy to promocja Tomiku Jacka Musiatowicza. To się wydarzyło w ostatni sobotni wieczór w sali kameralnej radzińskiego ośrodka kultury. Szczegóły w artykule na stronie 24. Pod tymże artykułem jest inny artykuł, którego tytuł brzmi: Konkurs fryzjerski w ZSP. I mamy piąty międzyszkolny turniej fryzjerski pod honorowym patronatem ministra edukacji narodowej jak to brzmi, jaka ranga w piątek już od rana w zespole szkół ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II uczniowie klas fryzjerskich przygotowywali swoje modelki do konkursu. Po lewej Izabela Gmur. No, i teraz co się stało? Przeczytacie Państwo na stronie 24, wspólnoty. Zachęcam, zapraszam. To tyle jeśli chodzi o wspólnotę. Teraz przechodzimy do słowa Podlasia. A w naszym słówku Podlasia, na pierwszej stronie mamy tytuł: Samorządowcy piszą do wicepremiera, chcą kolei, czyli nie koronawirus. A sprawy codzienne, pragmatyczne i dosyć ważne, bo. W Radzyniu Podlaskim odbyła się takowa konferencja, o której wcześniej wspominałem. Samorządowcy postulowali modernizację linii 30 i budowę linii 631. Chcą, oby, aby obie trasy znalazły się w Krajowym Programie Kolejnictwa na liście programów podstawowych na okres projektowania do 2023 roku. Co z tego wynikło? Na stronie 13 słowa Podlasia: Radziń Podlaski. Teraz lepiej segregują, brzmi e, tytuł artykułu. Od czasu, gdy weszły nowe zasady segregacji śmieci, radzynianie lepiej wywiązują się z tego obowiązku. Słyszycie, drodzy czytelnicy, to chyba o nas wszystkich. Tak twierdzi przewodniczący Rady Miasta i zapewnia, że nowe przepisy wdrożone w mieście dobrze się sprawdzają. Strona ósma, tam na pewno się Państwo wszystkiego dowiecie. E, o, i to jest bardzo fajny. Tytuł, Szymek pojedzie na operację. Gmina Komarówka Podlaska, szczególnie na stronie 13. Na pewno wiele osób, które słuchają Kociego Radia jest zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na operację dla małego Szymka, żeby jego nóżki mogły być proste i zdrowe, żeby miał szansę żyć normalnie. Tutaj na naszej antenie chciałbym Państwu wszystkim zaangażowanym i darczyńcom podziękować za wspaniały gest i pomoc, bo chyba się udało pomóc. Jeżeli Szymon odzyska zdrowie, to możecie Państwo po trosze czuć się ojcami tego sukcesu. Radziń Podlaski. Znów przebadali cele. Strona szósta. Chodzi o dawne kazamaty. Tak to można byłoby określić, czyli katownie najpierw Gestapu, a potem UB przy ulicy warszawskiej 5A w Radzeniu. W tych celach, gdzie ci ludzie byli przetrzymywani, więzieni i katowani, zostały inskrypcje na ścianach, na szczęście w stanie prawie nienaruszonym. Zostały one zbadane przez pana profesora Dariusza Magiera i Pawła Żuchowskiego. Wyniki tych badań zostały opublikowane. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy gościć w audycji na antenie naszego radia, właśnie pana Dariusza Magiera i innych interlokutorów, którzy będą mogli państwu troszeczkę więcej poopowiadać na temat historii żołnierzy wyklętych na naszych terenach, ich losów i tego, jak byli przetrzymywani i katowani właśnie w szykowanym Muzeum Ofiar Gestapo i UB. W Radzyniu Podlaskim, strona szósta. Na stronie trzeciej słowa Podlasia, koronawirus atakuje Polskę, na Podlasie jeszcze nie dotarł. Nie wiemy czy nie dotarł, na razie nie mamy tutaj e, jakby zdiagnozowanych żadnych chorych. W dniu dzisiejszym, gdy dla Państwa robię ten przegląd prasy lokalnej, wiadomo, że w Lublinie już został potwierdzony jeden przypadek koronawirusa, Otóż nie tak całkiem daleko, więc, no cóż, sytuacja jest dynamiczna i mocno rozwojowa. Szczegóły na stronie trzeciej. Znany lekarz skazany za seks z małoletnią. Taki artykuł znajdziecie Państwo na stronie 5 radzińskiego słowa Podlasie. Na stronie 13. Tak jak wspomniałem, temat kolei samorządowcy piszą do wicepremiera. Kolej jest sceptyczna. Artykuł obszerny na stronie 13. Jak już wspominałem w ubiegłym tygodniu, trwa nowy konkurs, plebiscyt właściwie na niedźwiedzia biznesu. Laureatów tego plebiscytu poznamy 15 maja, czyli będziemy wiedzieć kto jest niedźwiedziem i do tego jeszcze biznesu. No, i oczywiście wiadomości sportowe. Lekka atletyka na stronie 46 o żniwach medalowych. Natomiast nasi chłopcy zagrają w łodzi zamiast Białej Podlaskiej. Chodzi tutaj o piłkę ręczną i chłopaków z Białej Podlaskiej. Natomiast muszę przyznać ku memu zaskoczeniu, że owszem, tabela wyników piłki nożnej. Na inaugurację wiosennych rozgrywek jest, ale na temat chłopaków z Orląt Radzyńskich nic nie widzę. To koniec i to tylko tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy w Radio KOT. Myślę, że tematem, który zdominował ten przegląd i generalnie nasze życie w ostatnich dniach jest epidemia koronawirusa. Zachęcam Państwa do pogłębiania wiadomości na ten temat. Być może w dniu jutrzejszym będziemy mieli możliwość goszczenia w naszym radio osób, które będą w stanie więcej powiedzieć coś na ten temat, i będą to lekarze. Zobaczymy to w dniu jutrzejszym. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za wysłuchanie tego przeglądu. Mam nadzieję, że się Państwu podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to lepiej nie. Życzę Państwu dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego na najbliższy tydzień. Pozdrawiam Paweł Kot.